To jesteśmy w dniu dzisiejszym na Kazimierzu przy, o ile dobrze kojarzę, starym cmentarzu żydowskim Tak po jest, naszej tak lewej jest, stronie. tak. Dzisiaj w naszym mobilnym studiu gościmy Magdalenę Szczudło. Witam Państwa serdecznie. Eksperta z zakresu przygotowania i realizacji projektów unijnych, także związanych z ekonomią społeczną. Tak jak tutaj Bartek powiedział, zajmuję się projektami unijnymi i przede wszystkim tematyką ekonomii społecznej, ekonomii solidarnej i działalności organizacji pozarządowych. Jak w ogóle rozumiesz samą ekonomię społeczną? Tak, to jest ekonomia społeczna, to jest ważne pytanie i ciągle myślę, na nie nie ma odpowiedzi. To znaczy od wielu, wielu lat próbujemy zdefiniować ekonomię społeczną i ona się nam gdzieś wymyka. Bo tak naprawdę ekonomia społeczna jest i ciągle jest pewnego rodzaju innowacją, która ciągle wymaga myślenia i konstruowania idei i też konstruowania tej idei w taki sposób, żeby funkcjonowała dobrze w praktyce. Jak ja rozumiem ekonomię społeczną? Ja ekonomię społeczną rozumiem przede wszystkim przez aspekt sprawiedliwości i przez aspekt solidarności. To znaczy te dwie wartości są tutaj moim zdaniem bardzo ważne, bo można robić biznesy, można rozwijać różnego rodzaju działalność komercyjną, ale jeżeli ona nie będzie miała takiego charakteru solidarnego i sprawiedliwego, czyli solidarnego, że uczestniczą w tym różne podmioty, różne jednostki i że jest to działalność włączająca, a nie wykluczająca, i sprawiedliwego, tak? Czyli że ten podział dóbr jest sprawiedliwy, no to wtedy nie mówimy o ekonomii społecznej. Powiedz mi, czy masz jakiś fajny przykład, taki faktycznie działający, który mogłabyś wskazać jako przykład tego, że ekonomia społeczna faktycznie działa i się sprawdza? Ten przykład to jest kawa Fairtrade. Po pierwsze dlatego, że właśnie ona spełnia tę ideę solidarności i sprawiedliwości. I teraz na czym ona polega? Ona polega na tym, że w dalekim Hondurasie działają grupy plantatorów, małych plantatorów, rodzinnych plantatorów, którzy uprawiają kawę i oni tworzą spółdzielnię socjalną, taką lokalną spółdzielnię socjalną, można by było powiedzieć taką na model europejski może grupę producencką, ale taką grupę, która właśnie jest niezależna od jakichkolwiek zewnętrznych, dużych korporacyjnych struktur i uprawiana przez ludzi, do których przede wszystkim należy ziemia. Oni są właścicielami tej ziemi i uprawiają tą ziemię po to, żeby utrzymywać swoją rodzinę. Że Honduras sprzedaje tą kawę do Kolpinga w Niemczech, w takiej miejscowości, która się nazywa Paderborn. I tam z kolei działa małe przedsiębiorstwo prowadzące palarnię kawy. I ta kawa, i to przedsiębiorstwo sprowadza kawę z różnych krajów i właśnie między innymi z Hondurasu, ale zawsze kupuje tą kawę bezpośrednio od lokalnych rolników. I ta kawa faktycznie rzeczywiście smakuje lepiej. My w Polsce, organizacja polska, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, kupuje tą kawę już paloną, pakowaną i sprzedaje ją jako kawę Fairtrade w Polsce. No i te zyski z tej działalności, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby te zyski pokryły trwałe umowy z rolnikami w Hondurasie. I dzięki temu ci ludzie, znaczy ta spółdzielnia honduraska ma po prostu stałego klienta. No tak, stałego też, klienta tak. I stałą cenę, która jest tak skalkulowana, żeby po prostu przyniosła im sprawiedliwy zarobek. Ta współpraca działa od 6 lat i mam na myśli jakby te trzy, powiedzmy, zaangażowane
zaangażowane podmioty, czyli tą spółdzielnię z Hondurasu, to przedsiębiorstwo kolpingowskie w Niemczech i Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce. Natomiast kupując tą kawę, kawę Tatico, to jest nieprzypadkowy wybór i to powoduje, że te nieprzypadkowe wybory są jakby już przejawem świadomości, świadomości tego, jakie produkty kupujemy, dlaczego je kupujemy, za jaką cenę, skąd one pochodzą. Ta świadomość jest coraz większa w naszych społeczeństwach. Bardzo możemy wykorzystywać technologie, nowoczesne technologie komunikacji i takie technologie globalne. I one naprawdę pomagają w tym, żeby lokalni producenci i lokalni konsumenci się ze sobą porozumieli i nawiązali współpracę. My naprawdę już nie potrzebujemy do tego dużych globalnych korporacji. I myślę, że te młode pokolenia są coraz bardziej świadome tego, w jakim świecie żyjemy i jaki świat dziedziczą, że nie chcą, że wielu rzeczy nie chcą właśnie. Nie chcą produktów masowych, produktów słabej jakości, produktów, które są pochodzą z produkcji eksploatujących środowisko. Są, młodzież jest coraz bardziej świadoma i walczy o to, o ochronę środowiska i o ochronę klimatu. To jest globalny, jak to się mówi, challenge, nie? Tak. Globalny challenge, więc jakby w tym kole konsumpcji ekonomia społeczna nie działa. Ekonomia społeczna jest innowacją, która wychodzi poza ten schemat. Która wychodzi poza ten schemat i produkuje usługi i towary, które są niezbędne i które są potrzebne społecznie i które są wysokiej jakości, które są wysokiej jakości, które są również produkowane w taki sposób, żeby jak najbardziej chronić środowisko naturalne. Bardzo dziękuję za inspirującą historię. Dziękuję bardzo za zaproszenie, no że się mogłam podzielić. I co, zapraszamy w takim razie na kawę. Wszystkich na kawę. Tylko, że no, trzeba pamiętać, że to nie była byle jaka kawa, tylko tak jest. Proszę pochodząca od lokalnych producentów.